Cześć, witam na kanale Zabytki Nieba. Dzisiaj będzie taki trochę nietypowy odcinek, dlatego że jakaś tam kolejna część powstaje. Byłem ostatnio na Nocy Muzeów w Muzeum Lotnictwa. Myślałem, że coś ciekawego się uda nagrać, ale specjalnie nic ciekawego tam takiego nadającego się na filmik nie było. Taki mam ostatnio trochę intensywny czas. Zmieniam tutaj nieco swój księgozbiór. No, a moje doświadczenia z książkami są takie, że no generalnie książek ludzie kupować nie chcą, jak tanie by one nie były i w jak dobrym stanie. Szkoda mi wyrzucić jakąkolwiek książkę, więc może komuś z widzów Zabytków Nieba coś się spodoba. Przedstawię teraz książki, z którymi ja się chcę rozstać. One są o tematyce no, głównie lotniczej, ale też historycznej, technicznej, nie stricte związanej z lotnictwem. Jeżeli komuś któraś z tych książek by się spodobała, to niech napisze w mailu zabytkinieba@gmail.com, tam, żeby sobie taką książkę chciał zamówić. No i wtedy, jeżeli gdzieś będzie z Krakowa czy z okolicy, to się umówimy na odbiór osobisty, a jeżeli gdzieś dalej, no to tam podam jakiś koszt przesyłki, natomiast książki wszystkie są do rozdania za darmo. No i po kolei, jakie tutaj książki mamy? Zacznę może od monografii. Może to dużo powiedziane, że książki, ale mam coś takiego. Curtis Kitty Hawk, monografia prezentująca samolot, jak ktoś robi model, różne ilustracje, schematy, może takie coś się przyda. Druga taka sama, z tej samej serii, Messerschmitt 108 Typhoon, podobnie wydana, jeden z naszych konkurentów na zawodach Challenge. Następna sprawa, Messerschmitt 109 E4, czyli wersja Emil. To jest książka, która oprócz samego przedstawienia dokładnie egzemplarza samolotu zawiera również przydatne dla modelarzy kalkomanie. Skala 1 do 32, 48 i 72. Można zrobić ciekawy model konkretnego egzemplarza Messerschmitta. Takie rzeczy tutaj mamy. Druga sprawa, no to może teraz o lotnikach. To mam książki takie. Podniebne loty Hanny Reitsch, znakomita z czasów III Rzeszy szybowniczka, pilotka, ostatnia osoba, która wystartowała samolotem z oblężonego Berlina. Ciekawa historia, czasy rodzenia się szybownictwa, odkrywania w ogóle zjawisk noszeń termicznych. Bardzo fajna historia, podniebne loty Hanny Reitsch. Druga książka o Żwirce, napisał ją Henryk Żwirko, czyli syn naszego słynnego lotnika. Żwirko, zwycięzca turnieju, typy samolotów, na jakich Żwirko latał, opis konkurencji, opis szalążu, różne wspomnienia, zdjęcia archiwalne, książka o Żwirce. Następna sprawa, Jerzy Damsz, Lwowskie puchacze, napisana przez pilota, który latał w Anglii, historia naszego nocnego 307 Dywizjonu Bombowego. Latali na de Havillandach Mosquito. Różne historie, różne archiwalia, ilustracje, zdjęcia. Bardzo ciekawa książka, również nawet dla osób, które może niekoniecznie się historią lotnictwa interesują. I w podobnym temacie, raczej znana wszystkim postać, Jan Zumbach, Ostatnia walka. Pilot, dowódca dywizjonu 303, człowiek, poszukiwacz przygód, przemytnik, bardzo barwna postać. Jego wspomnienia w tej książce są. Spoza czasów wojennych, Sebastian Kawa, Moje skrzydła, drugi znaczy ostatni, nasz czołowy zawodnik szybowcowy, napisał taką książkę. Tutaj mamy z jednej strony informacje o jego życiu, historii, kariera lotnicza i wcześniej żeglarska Sebastiana Kawy, ale również są opisy, z których można, jeśli ktoś lata na szybowcach, ciekawe informacje zdobyć i wyciągnąć wnioski. Co tu mamy dalej? Dalej mamy taką rzecz, jeśli ktoś się interesuje modelarstwem, modele halowe, stara publikacja, plany, schematy, zasady budowy modeli, tych takich najbardziej delikatnych, powolnych, latających w hali, które taką tyczką się sterowało, żeby jak najdłużej latały. Taka książka jest. Ona tutaj z tyłu miała wkładkę z planami, tej wkładki nie ma, natomiast różne schematy i plany w treści samej książki się znajdują. Kolejna sprawa, takie coś, samoloty niezapomniane modele, taki mały albumik, mamy tutaj podzielone na różne kraje,
rozdziały. No i mamy samoloty współczesne, historyczne, o każdym jakieś dane techniczne, takie podstawowe rzeczy. Taka książeczka również dosyć ciekawa. Kolejna sprawa, dwie książki o niebie nad Związkiem Radzieckim. Wspomnienia radzieckich lotników 1941 roku i Jastrzębie Stalina. Jest taka publikacja. Różni piloci mówią o tym, jak latali, gdzie latali, co tam się działo. I w tym samym temacie Jewgenij Mariński napisał książkę o tym, jak to był pilotem Era Kobry na froncie wschodnim. Wspomnienia lotnika, ładnie wydana książka przez wydawnictwo Bellona. Nie jest tu jakoś specjalnie ona ilustrowana, ale ciekawe opisy są, chociaż zdjęć też nie brakuje. Druga strona frontu, komplet książek, asy myśliwskie Luftwaffe II wojny światowej. Pierwsza z nich to jest taka książka, która zawiera opisy tego, o czym mowa, różne zdjęcia, ilustracje. Też tutaj mamy taka dokumentalna książka. I jeśli kogoś to interesuje, to może go zainteresują również dwie części takiego albumu czy monografii. Asy Luftwaffe, część druga, część pierwsza, czyli komplet, bo więcej części tego nie było. Tutaj mamy opisy poszczególnych jednostek walczących i bardzo dużo takich barwnych sylwetek Messerschmittów, Focke-Wulfów, różnych samolotów myśliwskich Luftwaffe. Dalej mamy książki o tematyce już nie tyle, że tak powiem, lotniczej, ale też techniczne. Kolejna monografia, takie coś. Pojazd Minenräumer to się nazywało. Takie dziwactwo niemieckie do rozminowywania pól. Taki wielki pojazd, taki ni to traktor, ni to walec, nie wiadomo co. Monografia takiego pojazdu tutaj jest. Następna, też ciekawa książka, parowozy normalnotorowe produkcji polskiej. Oprócz samolotów i lokomotywy w Polsce były produkowane. Kupiłem to kiedyś jako dokumentację, miałem zrobić model takiej lokomotywy, ale z tego zrezygnowałem. Została taka książka, różne parowozy są tutaj opisane, zdjęcia aktualne, archiwalne, numery seryjne, dane techniczne. Jak ktoś się koleją interesuje, no to dosyć ciekawa sprawa. Dalej mamy niemieckie transportery półgąsienicowe. Ten krótki 250 i dłuższy 251 SDKFZ. No i jedna rzecz to jest taka, SDKFZ 251 monografia. Tak wydana jak te Messerschmitty, Warhawki, te inne samoloty. Dosyć bogate źródło ilustracji. I od razu do tego jeszcze coś takiego. Myślę, że można sobie dołączyć SDKFZ in color. To w sumie to nie wiem do końca, jaką to ma wartość, ale to są takie jak gdyby plakaty, nie plakaty, takie grafiki pokazujące w różnych teatrach działań ten pojazd i w zimie, w lecie, w mieście, jak to tam wygląda, może jakaś inspiracja dla modelarzy. Tutaj jest ten 251 i też ten krótszy 250. Jak już mówimy o krótszym 250, to do niego mam jeszcze taką monografię. Personalny pojazd Feldmarszałka Rommla. To samo co wszędzie, czyli barwne schematy, umundurowanie, opisy, zdjęcia archiwalne. I do kompletu do tego jeszcze jest model kartonowy Greifa. Można też wzór malowania czy taki rozbiór części z tego zaczerpnąć. Jeśli już jesteśmy przy takich technicznych rzeczach, no to może ktoś jeździ takim samochodem Mitsubishi Pajero. Pierwsza, druga generacja, 83 do 96 rok. Jeśli tak, to mam do tego dokładną instrukcję napraw dwuczęściową. Ona jest po angielsku. Może ktoś takie auto ma, no nie wiem, jak chce, to takim czymś też dysponuje, żeby tego może od razu tak nie wyrzucać. A jeżeli ktoś się chce w samochodzie swoim poczuć bardziej jak w samolocie i sobie chce na słupku przy szybie założyć dodatkowe wskaźniki, to też mi została po rajdach taka nowa obudowa na 52 mm zegary. Jeśli ktoś chce, no to może takie coś też gdzieś tam sobie założyć albo wyciąć, nie wiem, może się to wykorzysta do motolotnego, więc no nie wiem. Takie rzeczy mam w każdym razie, nie chcę ich wyrzucać i jeszcze raz mówię, jeżeli komuś się któraś z tych książek podoba, no to pisać mi w mailu zabytkinieba@gmail.com. Może po prostu zamówiłby sobie te czy te pozycje. Ja będę, jeśli będzie zainteresowanie, w komentarzach czy w opisie do tego filmu umieszczać, które z tych książek już zostały zamówione. No i mam nadzieję, że coś z tego komuś się przyda i umili czas oczekiwania na kolejny odcinek Zabytków Nieba, które gdzieś tam powoli powstają, chociaż teraz mam dość intensywny czas zajmowania się również czym innym. Mam nadzieję, że
Mój księgozbiór w tej części kogoś ucieszy. Jeśli będzie zainteresowanie, to w przyszłości więcej takich rozdań możemy zrobić. No a tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję też wszystkim nowym subskrybentom, którzy przybyli i przekroczyli liczbę 3000 subskrybentów Zabytków Nieba. Do zobaczenia, cześć!